Ostatni mecz w dniu dzisiejszym, szanowni państwo. Grupa 21. No tutaj jeszcze dwa ciekawe pojedynki w zasadzie o to, jak będzie wyglądała kolejność w tej tabeli. Od razu może odniosę się do pytania Maxa Króla, który zastanawia się, o której jutro faza pucharowa. Drogi Maxusiu, znając twoją tendencję do przychodzenia na czas, w troski o ciebie powiem, że o 7 rano, tak, żebyś się nie spóźnił. Ciekawostka, Max Król był jedynym zawodnikiem zdyskwalifikowanym podczas Mistrzostw Polski Amatorów za spóźnienie. A tutaj w prawym dolnym rogu twarz Jakuba Kościelniaka, zawodnik bilardu Studio Warszawa, zawodnik, który w zeszłym sezonie w tymże klubie grał jako zawodnik wypożyczony, teraz już transfer definitywny. Jego rywal Kamil Kapołka, Karambol, GCN Chorzów. To Kuba otworzy mecz. Cokolwiek o nim powiem, może najpierw zajrzyjmy do tej grupy. Na razie bez porażki jest Tucholski Jacek z Kołobrzegu, 4 zwycięstwa. On gra w tej chwili z Rafałem Wolskim. Ale to chyba nie ten z Fiorentiny. W każdym razie Kuba Kościelniak gra natomiast z Kamilem Kapołką, przepraszam. I teraz jak wygląda sytuacja? Teoretycznie, gdyby Wolski do zera, gdyby Wolski, w każdym razie zarówno Kościelniak, jak i Wolski, jak i oczywiście Tucholski mają szansę na pierwsze miejsce. Na pewno ci trzej zawodnicy mają pewne wyjście z grupy. No właśnie, te mecze decydują o kolejności w tej grupie. Sporo tu się może zdarzyć. A za chwilę postaram się sprawdzić, jak Kubie i Kamilowi szło w fazie grupowej. W całym ostatnim sezonie. To już późno, proszę nam wybaczyć. Właściwie mnie. A ja wybaczę Jankowi Niewęgłowskiemu, bo nie wszystko państwo słyszą. Jakub Kościelniak, 23 miejsce w rankingu, to dało mu awans bezpośrednio na Mistrzostwa Polski. 19 miejsce w czwartym turnieju, czyli chyba w Kętrzynie. Zdaje się, że tak, no mniejsza o to, to on otwierał ten mecz, to on będzie przy stole po tym rozbiciu. Zobaczymy powtórkę. O ile mnie mój zawodny wzrok nie zmylił, tym razem dwie kule w łzach. W każdym razie Kuba Kościelniak, no tutaj raczej próżno szukać szans na jakieś bezpośrednie wbijanie jedynki. Próba chowania, doklejania białej do czwórki nieskutecznie. Zajął się czymś tam Kamil Kapołka. Miejmy nadzieję, że zechce powrócić do stołu. Wszystkim tutaj już się troszeczkę spieszy. Mam nadzieję, że jeszcze jest ktoś po drugiej stronie monitora, kto nas ogląda. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jak Kamil Kapołka radził sobie? Kamil Kapołka zagrał w dwóch turniejach, w drugim, a więc w Łodzi, i w ostatnim, a więc w Bydgoszczy. Nie udało mu się wyjść z grupy, 14 punktów, 166 miejsce w rankingu na koniec sezonu. Obaj panowie to zawodnicy ligowi. I pomyłka, Kamil Kapołka nie grał w drugiej lidze. Jakieś akcesorium do kija było tutaj potrzebne Kamilowi Kapołce. Kuba Kościelniak to z całą pewnością zawodnik Bilardo Studio Warszawa w zeszłym i w tym sezonie. Ten skład bardzo dobry, przecież tam zagrał, no jakby nie patrzeć, MVP Mistrzostw Polski, czyli Wojciech Sroczyński, także Kuba, to wiadomo. A Paweł Kaczmarek, kto uzupełniał ten skład, czy to jest istotne? Tymczasem próba odstawnej w wykonaniu Kapołki. Trudny ten strzał, jeżeli chodzi o wbijanie jedynki, ale możliwe, nie będzie tego szukał jednak Jakub. Bardzo dobrze. Sporo tutaj precyzji musiał wykazać Kościelniak, jeżeli chodzi o grę na takim dystansie. Zapowiada tę jedynkę, czyli o bandę, o tą górną bandę będzie grał zawodnik z Chorzowa. Bartosz Bielec oczywiście uzupełnia ten skład, okresowo także Hubert Kaczmarek, o ile mnie pamięć nie myli. Tymczasem faul.
Tutaj ciekawostka, no Bartek Bielec w tym roku nie będzie bronił bar w Bilardo Studio Warszawa, jego miejsce zajmie Wojtek Banek. Spekulowaliśmy na temat Wojtka Banka podczas Mistrzostw Polski, miał bowiem zasilić skład Bili Tarnów. No nie zasilił tego składu, bo w sumie Bila Tarnów wycofała się z rozgrywek pierwszej ligi, tymczasem Kuba Kościelniak bardzo dobrze pracuje nad tym układem. Może tak szybko, 4 zwycięstwa na 15 pojedynków Jakuba Kościelniaka w tym sezonie w pierwszej lidze. Wygrał z Krzysztofem, przepraszam, z Danielem Rakiem i Piotrem Ostrowskim. Cenne zwycięstwo, zwłaszcza, że taki malutki nokaucik 10-3. Wygrał z Marcinem Świgoniem i Robertem Pasternakiem. To wszyscy, na których znalazł sposób Jakub. Teraz ważne zagranie, tutaj nie może się pomylić. Kościelniak nie może zagrać za mocno, nie może zagrać za lekko, zagrywa idealnie. Już tylko formalność, dwie kule na jeden to zera. Jeden do zera, tak jest, prowadzi Jakub Kościelniak. Pytanie od Tomasza Wyro, co się dzieje z transmisją? No chyba nic się już nie dzieje, Tomaszu, jeżeli nadal są jakieś problemy, to prosimy o uwagi. Jakieś tutaj wątpliwości ma Kamil Kapołka, to on będzie, zdaje się, teraz rozbijał. Przyznam szczerze, że dość nietypowa koszulka sportowa, jeżeli chodzi o Kapołkę. W każdym razie chyba już tylko ta grupa rozstrzyga swoje pojedynki. Patrzę teraz pytająco na Jana Niewęgłowskiego, czy jeszcze jakaś? Jeszcze grupa ósma, a tak, ta arcyciekawa grupa, w której wszyscy mają szansę, mieli szansę nawet, a już chyba, a nie, wciąż trwa? Tutaj małe uaktualnienie, jeżeli chodzi o sytuację w grupie ósmej, może o tym za chwilę. Bardzo mocne rozbicie, świetnie to wygląda, zobaczmy. Bo tam trójka związana z ósemką, o czym się za chwilę Państwo przekonają. Trzy kule zdaje się z rozbicia i jest na pewno pozycja do dwójki. Teraz ważne pytanie o dostępność tejże czerwonej kuli. No myślę, że jest tam szansa zagrywać kombinację trójki, ósemki do środka. Kręci przecząco głową Jan Niewęgłowski. Idzie ta kombinacja, to ustaliliśmy tutaj w studio. No jeśli będę chciał zagrać w totka Janka Niewęgłowskiego, spytam o liczby. Teraz szansa przed Jakubem Kościelniakiem. Może zagrywać dwójkę do środka, no ale to taki strzał, który trzeba zagrać dość mocno, a więc troszeczkę wyrzec się kontroli. To wcale nie musi pójść dobrze. Chociaż jest tutaj perspektywa, wbijając dwójkę do środka, by trójkę, na trójkę pozycjonować aż do trzech kieszeni, w zależności od tego, gdzie uda się zatrzymać białą. Do końca zagrywa, ależ pewnie to zagrał Kuba Kościelniak. Świetne to zagranie. I teraz ta kombinacja, no troszeczkę się tam rozrzedziły te bile, jeśli tak można to nazwać. Delikatnie. Kuba to zawodnik naprawdę, który... trudno powiedzieć, czy robi jakieś takie skokowe postępy w swojej grze, ale on się systematycznie rozwija. Jako junior był bardzo dobrze zapowiadającym się graczem. Oczywiście to były inne juniorskie czasy. Wtedy o medale rywalizowało się między innymi z braćmi Kudlikami, z braćmi Skonecznymi, z braćmi Piekarskimi, z braćmi Fortuńskimi, z Bartkiem Rozwadowskim, a więc zgodzą się Państwo, że naprawdę poziom bardzo, bardzo wysoki. No i w tym gronie Kuba też potrafił zdobywać medale, o ile mnie pamięć, ale mogę się mylić, naprawdę dwa medale juniorskie, dwa brązowe medale w dorobku Kuby Kościelniaka. To naprawdę nie bezprzedmiotowe sprawdzanie tego teraz. Zmierzam jednak do tego, że
Kuba naprawdę systematycznie robi postępy. To bardzo budujące. Jego gra z roku na rok wygląda coraz pewniej. I myślę, że ma prawo z każdym kolejnym rokiem, jeżeli ten postęp uda mu się zachować, zgłaszać coraz to większe aspiracje. Ależ przechwaliłem, chyba tak mogę powiedzieć. Szczęśliwie. No, chyba tak. Będzie skakał Kamil Kapołka. Tutaj ciekawostka od Pawła Kaczmarka. Pozdrawiamy Cię, Pawle. Skład Bilardu Studio Warszawa wzmocni jeszcze dwukrotny mistrz Polski w snookera Jarosław Kowalski. Co tu się wydarzyło? No na pewno faul. Zobaczymy powtórkę. Z satysfakcją Janek nam tę powtórkę pokazuje. W każdym razie 2-0, tak za chwilę będzie brzmiał wynik. Tak jest, zapraszamy zatem na reklamę. Do zera rozbicie Jakuba Kościelniaka. Tutaj pytanie o grupę ósmą. Podlinkowałem Ci, Mateuszu, jak to wygląda. Na pewno sam wyciągniesz konstruktywne wnioski. Trzeba tam trochę liczyć i wierz mi, że po no już prawie 16 godzinach w pracy nie chce się liczyć. Tymczasem dobre rozbicie Jakuba. A nie, przepraszam, pomyliłem dziewiątkę z jedynką. Wycofuję pochwałę dla tego strzału. W każdym razie na pewno Kuba będzie przy stole, na pewno dobrze się kule rozproszyły. Od bandy ambitnie i dobrze to wygląda. Świetny ten save Jakuba Kościelniaka. Zdaje się, że słyszałem z ust Kamila Kapołki deklarację kombinacji z piątką. Podobny strzał widziałem w ostatnim Grand Prix Europy w tym sezonie w meczu z Coverski Corrieri, tylko że tam doszło do skoku podobnej trudności. Chyba nie dziwią się Państwo, że tutaj milczenie zapadło. O, blisko tam był Kamil Kapołka, powodzenia w tym strzale. Jan Niewęgłowski przed chwilą postulował kombinację. Taka rada dla Jakuba Kościelniaka. No być może teraz, bo na pewno teraz kombinacja 7 i 10. Oczywiście po wbiciu 5. Zobaczymy, czy to się uda. No na pewno lepiej by było, gdyby bardziej na wprost był z brązową kulą Jakub Kościelniak. Kapitalnie Jakub. 3-0. Sprawnie sobie radzi Jakub Kościelniak. Szanowni Państwo, jako że to ostatni mecz i mamy teraz sekundkę, to ja tylko dwa zdania takie prywatne. Dzisiaj dokładnie mija pierwszy rok mojej współpracy z TV Sports i Polskim Związkiem Bilardowym. To był dla mnie niezapomniany rok, najlepszy rok w życiu, także z innych względów. Dlatego wszystkim Państwu, którzy zasiadali za monitorami podczas gdy kalałem, może w ten sposób to ujmę, obraz najlepszego w Polsce bilardu swoim głosem serdecznie dziękuję także za krytykę tę bardziej i mniej konstruktywną, za wszelkie wyrazy wsparcia. Dziękuję także osobom, dzięki którym tu jestem, ale im podziękuję osobiście w stosownej chwili. Naprawdę magiczny rok, oby było takich więcej. Mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas będą mnie Państwo tolerować. Wróćmy jednak do gry. Tym razem Kamil Kapołka mocno.
i będzie zagrywał. Proszę bardzo, ma też pozycję do jedynki, no tak można to określić. No dobry ten układ wypracował sobie tym bardzo mocnym rozbiciem zawodnik karambolu GCN, przepraszam, Chorzów. No ale na nic to. I teraz z dobrodziejstw tego układu skorzysta Jakub. Oj, tutaj może się zdarzyć wiele niedobrego i to się dzieje. Za lekko bądź za mocno, no, trudno powiedzieć, jaka intencja przyświecała Jakubowi. W każdym razie będzie skakał. No samo wbicie raczej nie powinno przerażać Jakuba. Gorzej może być z pozycją do bili numer... Ależ faul, nie spodziewałem się tego. No, w każdym razie wspominałem, że gorzej może być z pozycją do czwórki. Widzą Państwo troszeczkę nonszalancko. Tak jakby najmniejszym z możliwych nakładem sił chciał ten skok wykonać Jakub, ostatecznie faul. Jan Niewęgłowski już ma swoją prognozę na tę partię. I mogę tylko zdradzić, że nie zakłada ona bardzo skutecznej gry zawodnika przy stole. Teraz delikatnie, ale cały czas kontroluje, no chociaż troszeczkę teraz duży ten kąt na pomarańczowej bili. Niemniej jednak myślę, że kontroluje wciąż sytuację na stole Kamil Kapołka. No i teraz szczęśliwie wciąż pozostaje w grze, bo na pewno jego intencją nie było zderzanie białej z szóstką. Ostatecznie nie pokrzyżowało to jego planów. Wciąż ma te bile do zagrania. I radzi sobie bardzo dobrze z samym wbiciem, jak z pozycją. Zdaje się, że do środka będzie miał brązową bilę jak najbardziej. Mają także do końca. Wydaje mi się, że opcje są dwie. Albo mocniej do środka z wykorzystaniem górnej rotacji i górnej bandy. Albo nieco subtelniej, skazując się na trudniejszy strzał, siódemkę do lewego górnego rogu i tam samo potem adresować ósemkę. Mateusz Marzec, zauważamy też to, Mateuszu, zauważamy, to też jest nasz problem, że wyniki online są prowadzone dość opieszale, może tak to nazwijmy. No my też niestety nie widzimy, co się dzieje na pozostałych stołach, a ta sytuacja nas żywotnie interesuje. Także sami wyczekujemy jakichś komunikatów z sali, na pewno, a także uaktualnień. Na pewno, jeżeli cokolwiek dojdzie do naszych uszu, powiadomimy Państwa o tym, jak wygląda sytuacja w innych w zasadzie meczach. Teraz Kamil Kapołka, no całą szerokość kieszeni wykorzystał. I czyżby Jan Niewęgłowski miał się pomylić w swojej prognozie? No jeszcze wiele tu się może zdarzyć. To jest bilard. No ale nie zanosi się raczej na to, żeby Kapołka pomylił się na dziesiątce. Trzy do jednego, pora na reklamę. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Jakub Kościelniak w partii numer 5, świetnie skontrolowana biała,
Pytanie tylko, co z pozostałymi kulami? No raczej nie ma tutaj mowy o tym, ażeby któraś z nich znalazła drogę do kieszeni po rozbiciu. Wysoko wzbiła się biała po zderzeniu z jedynką. Czyli tak, jak to powinno wyglądać. Kamil Kapołka bardzo intensywnie poderwał się do gry. No i ma tutaj szansę, żeby wbijać się żółtą kulę. To na pewno. Czy z niej skorzysta i to w jakim wymiarze? Przecina. I proszę zobaczyć. Ja miałem przez chwilę taką myśl, że może zostawić grę swojemu rywalowi. Chyba lustro będzie zagrywał Jakub Kościelniak. To jest jakiś pomysł. No blisko tutaj było, nie ma faulu. No być go raczej nie mogło. I proszę bardzo, szczęśliwie tutaj te puknięcia oznaczają przeprosiny za szczęśliwe zagranie. No takim niewątpliwie był ten save za szóstką. Skakać będzie Kamil Kapołka. No jeden już jego skok widzieliśmy. Tylko co może ugrać na tym skoku? No w najlepszym wypadku zagranie na stopa, jedynka w bandę i save za siódemkę. Czy to mu przyświeca? No to wyglądało nawet jak atak. W każdym razie no na pewno efekt odwrotny do zamierzonego. Proszę bardzo, dwie dobre przynajmniej dla mnie informacje. Ktoś nas ogląda. Drugie. No drugie, na mój gorliwy apel o tolerancję jest przynajmniej jedna pozytywna odpowiedź. Raczej nie zaryzykuję zarządzenia głosowania. Pozdrawiam cię, Agnieszko. No zaognia nam się tutaj sytuacja. Wywiązała się już gra na sejfem. Mierzy tutaj, stosując no niezbyt zaawansowane techniki geometryczne, Kamil Kapołka potencjalnego dubla z dwójki do środka. W każdym razie taka ciekawostka, no na większości światowych turniejów tego typu mierzenia, więc dotykanie kijem, zwłaszcza, przepraszam bardzo, zobaczmy powtórkę. Jak to się stało? No niewiele widzieliśmy. No faul, to możemy chyba już teraz ustalić. W każdym razie na większości turniejów tego typu mierzenie, oczywiście tych światowych turniejów tego typu mierzenia, więc dotykanie kapką sukna, czyli znakowanie niejako stołu, tak jest to definiowane. Aha, to z tej strony, to już wiemy jak to się stało. Jest niedozwolone, jest faulem. No, ten przepis dość restrykcyjny w Polsce jeszcze nie jest praktykowany, ale to nie jest bynajmniej wyraz jakiegoś zacofania, bo spójrzmy prawdzie w oczy, przynajmniej w Europie, tak możemy powiedzieć, Polski Związek Bilardowy wyznacza nowe trendy, jest tym motorem. Niestety nie wszystkie federacje, łącznie z tą europejską, chcą iść za naszym przykładem, a szkoda. Tymczasem Jakub Kościelniak już teraz do bardzo prostego układu będzie podchodził przez kilka najbliższych zagrań. To nie jest chyba dobre pozycjonowanie, ale czy szczęśliwe? Oj, bałem się, że tam będzie chiński snooker. Świetny teraz kącik na tej dziewiątce, no niby nic ważnego, ale po tym się poznaje zawodników bardzo dobrych i dobrych. Dbają o każdy strzał, tu nic nie pozostawiają przypadkowi. I dziesiątka na 4-1 staje się faktem, a więc Kuba Kościelniak robi co w jego mocy, aby zająć w swojej grupie pierwsze miejsce. No to oczywiście duży handicap przy rozstawieniu, jeżeli chodzi o grupę, o rywalizację pucharową. No i zobaczymy, czy to będzie ostatnie rozmicie Kamila Kapołki w tym pojedynku. Rozstańczył się tutaj Jan Niewęgłowski. Jan Ciszewski mówił, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ja powiem, że dobrze, że Państwo tego nie widzą. Zobaczmy jeszcze raz natomiast te rozbicie Kamila Kapołki.
co tutaj się wydarzyło. No znowu bardzo mocno. Ale czyżby wszystkich 10 kul wciąż na stole? No tak by się wydawało, dość energicznie poderwał się Jakub Kościelniak. Chyba raczej tutaj safe niż kombinacja 1 i 9. Coś ciekawego musiało się wydarzyć gdzieś w okolicy stołu telewizyjnego. Cieszy się prezes Kędzierski, a więc coś na pewno ciekawego się musiało zdarzyć. No nie do końca udany ten save, wyszła z tego odstawna. Odstawna, która de facto daje Kapołce szansę na postawienie skuteczniejszego save'a niż miało to miejsce w przypadku jego rywala. Dużo, bardzo dużo się tutaj wydarzyło. Przyznam szczerze, że troszeczkę umknęło to mojej uwadze. W każdym razie konkluzja jest taka, Jakub Kościelniak ma bilet na rozpoczęcie podejścia. Niemalże perfekcyjnie, no może troszeczkę wyżej, gdyby była teraz biała bila, byłoby nieco wygodniej, a tak po bandzie będzie musiał wracać do czwórki Jakub, tak jak to zrobił właśnie teraz. W tej chwili natomiast idealny kącik, by z dołem pozycjonować na piątkę. Oj, ale nie skorzystał z tego Kościelniak. Ma jak najbardziej piątkę do wbicia, ale proszę zwrócić uwagę, może mieć problem. No Kuba nie jest Markiem Kudlikiem, chodzi także o wzrost. Ciężko mu się tam będzie wyciągnąć, będzie musiał używać pomocnika, a ta piątka sama w sobie najłatwiejsza na świecie nie jest. No proszę, Mateusz Marzec, lubię Cię Mateusz, dziękuję Panie Emilu, życzę kolejnych lat współpracy z TV Sports, no to najlepsze życzenie, jakie mógłbym w dniu dzisiejszym usłyszeć, takie moje małe urodziny, zostawmy jednak ludzi z tła, skupmy się na bohaterach tego, co Państwo oglądają, a takim jest niewątpliwie w tej chwili Jakub Kościelniak, który no bardzo dobrze rozpracowuje ten układ. Oj, czy tutaj nie braknie kąta? Może się sytuacja nieco skomplikować. Chyba chodziło o to, żeby jak najwięcej tego kąta wykreować i z ogromną siłą odbić białą od bandy tak, by wsunęła się gdzieś na środek stołu. Udaje się jednak wbić i dziesiątka. Dziesiątka na mecz. Come on! Brawo Kuba Kościelniak. Żegnamy się z Państwem dzisiaj. Jutro faza pucharowa. Serdecznie zapraszamy. Sporo bilardu jutro. Dziękuję bardzo. Emil Paliwoda był ze mną w studiu. Jan Niewęgłowski. Dobranoc.